To się nazywa Izba Pamięci. To jest, jak Państwo widzą, dokładnie jedna izba. To jest, to właśnie po prostu. To jest po prostu marnych 70 parę metrów kwadratowych. A i to kłuje w oczy tak, że pani prezydent miasta stołecznego Warszawy podjęła decyzję, jak Państwo wiecie, parę miesięcy temu, żeby to zlikwidować i podpisała ten dokument. Dopiero potem protesty w Polsce i w Ameryce spowodowały, że musiała 180 stopni odwrócić decyzję. Ale to jest najmniejsze muzeum w Polsce i właściwie jedyne muzeum, które ma charakter jednoznacznie antysowiecki, antykomunistyczny, antyrosyjski. Pokazuje, z kim mieliśmy do czynienia. Tak samo kłuje w oczy, proszę Państwa, ta tablica na zewnątrz, jak Państwo wychodzili, to proszę zwrócić uwagę, gdzie nie dalej jak 3 tygodnie temu, ja też swoją wyłączę, gdzie nie dalej jak 3 tygodnie temu pan wiceprezydent Paszyński dzwonił do mnie i mówił, żeby bardzo uprzejmie dzwonił. Czy nie można by, jeśli nie można tej tablicy w ogóle zdjąć, to żeby zmienić jej treść. Na co ja odpowiedziałem, że oczywiście, że można, tylko bardzo proszę, pan wiceprezydent napisał, o jaką treść chodzi i co tam zmienić. On mówi, no przecież pan wie. Ja mówię do mnie, panie profesorze, pan jest inteligentny, przecież pan wie. Ja mówię, no właśnie, że jestem tępy i nie rozumiem, o co panu chodzi. Chyba o to, że wiadomo, że to autorem treści tej tablicy, współautorem razem ze mną był świętej pamięci Lech Kaczyński, kiedy był jeszcze prezydentem miasta stołecznego Warszawy. No jakoś, mimo że minęło już prawie miesiąc tej rozmowy, to na piśmie nic nie dostałem. Oni właśnie tak wszystkie sprawy załatwiają. Proszę Państwa, likwidacja tego muzeum, na razie udało się jej zaniechać dzięki protestom takich ludzi jak Państwo. Ale to cały czas wisi jak ten przysłowiowy miecz Damoklesa nad głową, bo wiadomo, że tutaj to się wielu osobom nie podoba, mimo że to jest, jak powiedziałem, pod względem powierzchni najmniejsze muzeum w Polsce. Tam przed założeniem tego muzeum, takie najmniejsze muzeum to było muzeum tak zwana Stara Apteka w Krakowie, Muzeum Farmacji, ale to jest najmniejsze, proszę Państwa, dzisiaj. Natomiast treść tego jest taka, jak zaraz Państwu opowiem. To zacznę od tego, jak to muzeum powstało. Proszę Państwa, jak niektórzy z Państwa wiedzą, ja byłem przez od 91 roku, kiedy poznałem pułkownika Kuklińskiego, a poznałem go robiąc wywiad do tygodnika Solidarność z nim, pojechałem do Ameryki i go odszukałem. A potem się zaprzyjaźniliśmy, a od 93 roku byłem jego formalnym pełnomocnikiem z notarialnymi, prawnymi pełnomocnictwami, które są tak sformułowane, że właściwie nawet i dzisiaj mogę go reprezentować. I proszę Państwa, jak pułkownik, ja przywiozłem jego prochy do Polski. I jak pułkownik Kukliński umarł, Lech Kaczyński kazał go pochować w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie, jak Państwo wiecie, to jest pierwszy grób, który w ogóle otwiera Aleję Zasłużonych na cmentarzu wojskowym i jeden z nielicznych w tej alei, gdzie na grobie jest krzyż. Bo 90% grobów tej alei to są tacy zasłużeni jak Bierut, Gomułka, Rola Rzymierski, Aleksander Zawadzki i inni jeszcze zasłużeni, którzy powinni być pochowani w tym kraju, dla którego oni całe życie żyli i pracowali, czyli w Związku Sowieckim, czy gdzieś tam w Moskwie, gdzie jest pochowany przecież wiadomo i Konstanty Rokossowski, Feliks Dzierżyński, tam jest ich miejsce. Ale proszę Państwa, jak Kuklinski umarł, to były wielkie uroczystości, na pogrzebie było 20 parę tysięcy ludzi, to organizował wszystko Lech Kaczyński wtedy, jako prezydent Warszawy. I gdzieś tak minęło, to było w czerwcu 2004 roku. I tak minęło parę miesięcy, parę tygodni od pogrzebu i zadzwonił Kaczyński do mnie, mówi, czy mogę wpaść do niego. Mówi, to wpadłem. No i on tak pyta, czy tam, a co się mówi, a czy ta wdowa zadowolona i tak dalej. I mówi, słuchaj,
No to znaczy wszystko okej. Okay. Ja mówię, no taka ciekawostka jest jeszcze, mogę ci powiedzieć, byłem w Muzeum Wojska Polskiego. No i co? A tam, proszę Państwa, dyrektorem Wojska Polskiego był taki były politruk z czasów komuny, pułkownik Jacek Macyszyn. I ja mówię, poszedłem tam do niego, mówię tak, panie pułkowniku, tutaj mam kilka fotografii pułkownika Kuklińskiego, między innymi ta, o której zaraz Państwu powiem, to jest historyczna fotografia, zaraz powiem o tej fotografii. I to nie chodzi o to, czy był bohaterem, czy zdrajcą. Wie pan, od czasów Kościuszki Pułaskiego było bez precedensu, żeby Polak był wysokim oficerem Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych jednocześnie. To jest Muzeum Wojska Polskiego i niech pan po prostu to zdjęcie powiesi. Nic więcej, daj panu 6 zdjęć, niech pan sobie wybierze jedno i proszę tam wzbogacić. Ja za to nic nie chcę, proszę wzbogacić zbiory Muzeum Wojska Polskiego. Może pan napisać, że był skazany na karę śmierci w stanie wojennym, potem został zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy. Wolnej Rzeczypospolitej przywrócono mu stopień pułkownika, ale po prostu niech pan napisze pułkownik Kupiński, nic więcej nie potrzeba. On tak popatrzył na mnie i takim lekko ściszonym głosem powiedział, to było u niego w gabinecie w Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich. Kto pana do mnie przysłał? Jak ja mu powiedziałem, że przyszedłem dokładnie sam, nikt mnie nie przysłał, proszę, tak wszedłem z ulicy. Wyszedł do sekretariatu i coś powiedział sekretarce, żeby nie łączyła, żeby przyniosła kawę, żeby z nikim nie łączyła. I mówi tak, że on tego nie może powiesić. Ja mówię, a dlaczego? Ja mówię, on mówi, no wie pan, bo to jest Kukliński. Ja właściwie wiem, no. Dla mnie to jest bohater. Dla Stanów Zjednoczonych jest bohaterem, bo takiego, za takiego uważa prezydent Ronald Reagan. I znacząca część Polaków, powiedziałem, że myślę, że większość uważa go za bohatera. I Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej zrehabilitował go przecież w majestacie prawa. Nie, to co było kiedyś zbrodnią i karane było śmiercią, dzisiaj jest zasługą dla wolnej Polski. On mówi, nie, no proszę pana, to dopiero Sąd Najwyższy to tak osądził mnie, to dopiero historia osądzi. A ja mówię, a panie pułkowniku, a za ile lat? On mówi, no wie pan, no mówi, to pół wieku tak mi, w przypadku Kuklińskiego nawet więcej, mówi 70 lat. Ja mówię, wie pan, ja nie będę czekał 70 lat z tym zdjęciem, jak pan nie chce. On mówi, wie pan co, ja bym chciał panu pomóc, ale tak cały czas mówi tak, takim półszeptem, mówi pan, ja bym panu chciał pomóc. Mówi, o, wziął długopis, wyjął kartkę, taką normalną. Niech pan zapisze. Trzeba napisać podanie tak. Do ministra obrony Szmajdzińskiego, do szefa sztabu generalnego generała Piątasa, do wiceministra obrony, tam jeszcze 6 osób mi w sumie wymienił. Panie pułkowniku, to ja z powodu jednej fotografii, jednej jedynej fotografii, mam pisać do ministra obrony i szefa sztabu generalnego 40-milionowego państwa w środku Europy dla jednej fotografii? Wie pan, to nawet nie jest temat dla pana, tylko to jest dla jakiegoś kustosza tego działu najnowszego w Muzeum Wojska Polskiego. To taki mówi, ja mądry, taki mądry ja sam jestem, to ja mogę napisać do ministra obrony. I no to powiedziałem, to pokazuje, jakie znaczenie ma Kukliński, że w sprawie jednej fotografii, o tej na przykład, trzeba pisać aż do ministra obrony, żeby w Muzeum Wojska Polskiego było. I nadal nie ma oczywiście. I proszę Państwa, jak powiedziałem to Kaczyńskiemu, on mówi, słuchaj, a dużo masz te fotografii? Ja mówię, mam wszystkie fotografie, całe archiwum Kuklińskiego mam, on mi to przekazał jeszcze parę lat temu. Ja to wziąłem, przywiozłem z Ameryki do Polski. On mówi, to może byś jakieś muzeum zrobił? Może byś jakieś muzeum zrobili? To było, proszę Państwa, w czerwcu 2004, na 2 miesiące przed otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego. I Kaczyński był wtedy, no co się oszukiwać, był na fali, na topie, był sukces, to muzeum jeszcze nie było otwarte wtedy. I może jakieś małe muzeum byś zrobił. I tak powstało to muzeum. Miasto dało lokal, ale to było, proszę Państwa, 7 lat temu. W międzyczasie coś się w Polsce zmieniło. Kto inny jest premierem, kto inny jest prezydentem Warszawy. I tutaj przeszkadza po pierwsze Kukliński, po drugie Kaczyński, że kazał to założyć. I po trzecie moja skromna osoba Szeniawskiego tutaj też przeszkadza jako dyrektora tego.
A ta tablica, proszę Państwa, w ambasadzie sowieckiej, bo to jest sowiecka nadal. Bardzo przeszkadza, to ja wiem, bo oni piszą raz po raz monity właśnie do różnych tam władz w sprawie tej tablicy na zewnątrz. Przecież jak Państwo się wczytają w tę tablicę, to zobaczycie, jakie to jest trudne napisać nie artykuł, nie książkę, tylko zmieścić maksimum treści przy minimum słów na zwyczajnie takiej tablicy pamiątkowej. To tyle tytułem wstępu, bardzo Państwa serdecznie witam. Proponuję tak, ja będę mówił, ale przestańcie Państwo klaskać, ja jestem normalny, jak to tak wygląda. I chciałem powiedzieć tak, bardzo się cieszę, że właśnie Państwo tu dzisiaj jesteście gośćmi. I powiem tak, ja powiem, bo tu jedni siedzą, aczkolwiek od tego stania na krakowskim przedmieściu, to Państwo jesteście już wytrenowani dobrze, także to też możecie postać. To powiem tak, ja będę mówił 15 minut, a potem Państwo mi będziecie zadawali pytania. Potem będzie bis. A potem można resztę w tych książkach Państwo tam znajdą różne szczegóły, ja tylko tutaj powiem tak. Państwa, zacznę od końca. Gdyby Kukliński nie zrobił tego, co zrobił, to i tak by przeszedł do historii jako pierwszy Polak i prawdopodobnie pierwszy Europejczyk, który miał telefon komórkowy. Proszę Państwa, w 1978 roku, to jak tutaj przychodzą harcerze albo młodzież, to co bym nie mówił o III wojnie światowej, o tej strasznej mapie, która tutaj jest, to do nich nie dociera. Jak mówię, że Kukliński był pierwszym Polakiem, który miał telefon komórkowy i to 30 parę lat temu, to rzeczywiście robi na nich wrażenie. Troszkę większy. On miał większy ten telefon. I proszę Państwa, to kosztowało wtedy majątek. Amerykanie skonstruowali ten telefon specjalnie dla niego. To nie było tak, że to był jeden telefon, tych telefonów zrobili wtedy kilkanaście. Ale to były pierwsze telefony komórkowe. To był pierwszy telefon komórkowy w Polsce. W ambasadzie amerykańskiej dostali takie dwa telefony. Proszę Państwa, to było jak cegła, ważyło niewiele mniej. Tam były takie długie anteny i z tyłu taki kabelek. Proszę Państwa, gdyby go... To był satelitarny dokładnie. Gdyby go namierzyli bezpieka albo KGB, to by nawet nie wiedzieli, co to jest wtedy w 1978 roku. Ten telefon, proszę Państwa, Kukliński wrzucił do Wisły z Mostu Gdańskiego razem z wszystkimi dokumentami, z archiwum całym swoim i tak dalej. I to prawdopodobnie leży, a nawet na pewno leży gdzieś tam w mułach Wisły pod środkowym Przęsłem. Musiał wsiąknąć w te muły tam wejść. Środkowym Przęsłem Mostu Gdańskiego. To było 2 listopada 1981 roku, kiedy Kukliński rozpoczął swoje ewakuacje w dramatycznych okolicznościach i wjechał swoim starym Oplem Rekordem 11-letnim. To był ten luksusowy samochód, o który go oskarżał Urban, Kiszczak i Jaruzelski. To było o 10 wieczorem, padał deszcz, Kukliński udał, że zmienia koło i to koło nawet zdjął. Proszę Państwa, wrzucił wszystko do Wisły. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że on tutaj mieszkał stosunkowo niedaleko, przy ulicy Rajców 11. I zdał sobie sprawę, że musi się pozbyć rzeczy. On nie wiedział, że mu się ta ucieczka uda. I musiał poniszczyć dokumenty, i nie tylko dokumenty, także ten aparat. I nagle zobaczył, najpierw zaczął palić wszystko w tej wannie. I zrobił się straszny dym, na szczęście był sam w domu, ale tam to jest segment, tam dookoła mieszkali sąsiedzi, to on to szybko tym prysznicem zagasił. W domu nie było to tak fajnie na różnych filmach wojennych widać, jak tam ktoś tam wrzuca do pieca, tam się ten Gestapo albo tam żandarmi rosyjscy gdzieś czy NKWD dobijają do drzwi, jak ktoś tam w ostatniej chwili tam do pieca coś kłada, jak nie ma pieca, tylko są kaloryfery i nie ma kominka w domu, bo dzisiaj kominki są takie modelne, kominka nie ma. To wziął, zaczął grzeć te papiery i wrzucił do kibla. Zapchało się natychmiast. I to jest prosta, to są banalne rzeczy takie proste. No, że co z tym zrobić? Kilkaset stron papieru. Prosta, wziął dwie, czy tam trzy torby plastikowe, powkładał to wszystko do tego, nasypał do wykopał ziemię w ogródku, nasypał do tego ziemi, powiązał to, wrzucił do bagażnika i czekał na wieczór między 10 a 11 w nocy, wjechał na Most Gdański i wrzucił to, także ten telefon. Replika tego telefonu, czyli identyczny taki, tylko to nie jego, znajduje się w muzeum w Ameryce, w Waszyngtonie. A teraz proszę Państwa,
kim był Kukliński. Proszę Państwa, Ryszard Kukliński urodził się w 1930 roku w Warszawie, w takiej bardzo polskiej rodzinie. Tak, żeby tam nie opowiadać szczegółów z dzieciństwa, powiem Państwu, czy ten z młodości, powiem Państwu trzy rzeczy. Nad jego łóżkiem wisiał portret marszałka Józefa Piłsudskiego i Matka Boska Częstochowska, i to już wszystko mówi. Ojciec był mechanikiem, pracował w zakładach mechanicznych w Pruszkowie pod Warszawą, potem w Ursusie, a w czasie wojny był dozorcą. Musiał być w Armii Krajowej, bo Kukliński pamięta, że w 1943 roku do ich domu przy ulicy Długiej, tutaj niedaleko stąd, weszło gestapo. On miał wtedy 13 lat, już się pamięta dużo. I tłukli ojca, łamali nogę od krzesła, tłukli dwóch gestapowców go trzymało za ręce, a trzeci tłukł go po głowie i katowali go, i w końcu znaleźli w tapczanie broń. Kukliński pamiętał, że był pistolet maszynowy i coś tam jeszcze było, czyli musiał być w Armii Krajowej. I potem ślad po nim zaginął. Potem Kukliński go odszukał, tylko dokumenty, że zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen pod Berlinem. Proszę Państwa, Kukliński, jak się skończyła wojna, chciał się mścić na Niemcach i miał 17 lat. I wstąpił do wojska, które się wtedy nawet nie nazywało jeszcze ludowe. I macie Państwo jego pierwsze zdjęcie w mundurze. Ale to jest inna epoka. Proszę Państwa, wtedy też złożył przysięgę w oficerskiej szkole piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, przysięgę, która się kończyła słowami: tak mi dopomóż Bóg. I w tej przysiędze nie było. To była inna przysięga niż to, którą mu zarzucają, że on złamał. Jest inne pytanie, czy można składać kilkakrotnie przysięgę w tej samej sprawie. Otóż profesora Kukli, to co mu zarzucał Urban, Jaruzelski, Michnik, Kiszczak, a także Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa, że Kukliński nie może być zrehabilitowany, bo złamał przysięgę. To jest, proszę Państwa, nikczemne, dlatego że, proszę Państwa, wszyscy ci ludzie nie przypominają, a jaka była treść tej przysięgi. Panowie, niektórzy pewnie byli w wojsku, to pamiętają, tak jak ja ją składałem, jak byłem studentem na obozie wojskowym, a panie mi się powiedzieć, w tej przysiędze były słowa, nie było tak mi dopomóż Bóg, tak jak składał to Kukliński w 1947 roku, tylko było na wierność bohaterskiej Armii Radzieckiej i innym bratnim armiom Układu Warszawskiego. To była przysięga na wierność okupantowi. Proszę Państwa, Armii Radzieckiej. W dodatku tam nie było pojęcia naród w tej przysiędze, tylko było lud pracujący miast i wsi, tak jak w konstytucji PRL-u. Proszę Państwa, z prawnego punktu widzenia coś takiego jak lud pracujący miast i wsi to w ogóle nie istnieje. Żaden prawnik nie da definicji, co to jest lud pracujący miast i wsi. Nie ma czegoś takiego. To była przysięga par excellence na wierność okupantowi. Powiem Państwu coś więcej. Każdy uczciwy prawnik, każdy adwokat, każdy lepszy student prawa powie Państwu, i Państwo o tym wiecie doskonale, że każda przysięga złożona pod przymusem jest przysięgą nieważną od samego początku. W dawnych czasach, kiedy wydawano za mąż młode 12, 14, 15-letnie dziewczyny, to potem pretekstem do rozwodu było to, że tam dziadkowie albo rodzice ją zmusili, ale ona wcale nie chciała wychodzić za mąż, była zmuszona do tego. Przecież otóż trudno uwierzyć, żeby parę tysięcy, kilkanaście, czy tam nawet kilkadziesiąt tysięcy młodych chłopaków 18-20-letnich dobrowolnie w Polsce składało dobrowolnie przysięgę na wierność bohaterskiej Armii Radzieckiej. I ta przysięga była składana pod przymusem, była nieważna od samego początku. I zarzucanie, to co robił Wałęsa, Mazowiecki i Jaruzelski i Michnik w Gazecie Wyborczej, że Kukliński złamał przysięgę, jest po prostu czymś niesłychanym. Ja już się tak na to uodporniłem, że cytuję Kuklińskiego, kiedy on miał spotkanie z Polonią w Nowym Jorku, chyba tam z 15 lat temu jeszcze. Już był zrehabilitowany. I wstał jakiś taki komuch i też właśnie mu przypomniał, że złamał przysięgę. I Kukliński, proszę Państwa, nie mówił tego, co ja, tylko powiedział jedno zdanie. Tak jest, mówi. Ja złamałem przysięgę.
robiąc to, co robiłem dla Polski. A kapitan Piotrowski, mordując Popiełuszkę, dotrzymał przysięgi. I proszę Państwa, to jest pewien skrót myślowy, to jest pewna demagogia oczywiście, ale to jest prawda. Kapitan Piotrowski dotrzymał przysięgę, mordując Popiełuszkę i ci tych trzech uboli jeszcze razem z nim, a Kukliński to przysięgę złamał. Proszę Państwa, macie Państwo przed sobą niesłychany dokument. To jest dokument, to nie jest, proszę Państwa, drukowane, tylko to jest wszystko malowane ręcznie. To jest egzemplarz tajny, specjalnego znaczenia, jedyny. To jest jedna z 30 kilku map, które się zachowały. Pierwsza z nich. Tu macie Państwo oryginalny autograf. Zatwierdzam, Jaruzelski. Tą mapę rysował pułkownik Ryszard Kukliński. Tytuł tego: Plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego. To jest mowa trawa, to jest lipa. W rzeczywistości to jest pierwszy dzień III wojny światowej. Tak miała się rozpocząć III wojna światowa. Takich map Kukliński narysował kilkaset w sumie. Wszystkie sfotografował. Jak Państwo wiecie, wszyscy wiedzieli, że Rosjanie szykują wojnę. Chodziło tylko o szczegóły. I oto polski oficer położył Amerykanom na biurku szczegółowe plany agresji sowieckiej na Europę. Ta agresja miała wyglądać tak jak tutaj, tak jak tutaj, tak jak tutaj i tak jak na tej mapie. Ta jest najbardziej taka wizualna. Widzą Państwo tam podpis Kaspar Weinberger. To jest fotografia oczywiście. Kaspar Weinberger, on był sekretarzem obrony w okresie prezydentury Ronalda Reagana. Ale tą mapę zrobiono na podstawie raportów Ryszarda Kukińskiego. Ale proszę Państwa, ta mapa jest oryginalna. To kazał dać tą mapę tutaj do muzeum. Jak był szefem sztabu generalnego, generał Franciszek Gongor i minister Sikorski był ministrem obrony narodowej, jeszcze jak w czasach, kiedy Sikorski był nasz. To są czasy zupełnie nieodległe, to nie jest komuna. I proszę Państwa, oni tę mapę wtedy przekazali razem z mundurem pułkownika Kuklińskiego ze sztabu generalnego, też oryginalny. Zaraz Państwo zobaczą, że jest prawdą, że Kukliński miał 168 centymetrów. Ani pan, ani ja, ani pan by się w ten mundur nie zmieścili, zaraz Państwo zobaczą. Ale najpierw od tej mapie. Te mapy były rysowane, dlatego te mapy były rysowane na podstawie rozkazów, które przychodziły z Moskwy dla Ludowego Wojska Polskiego. Przecież te rozkazy z Moskwy to nie była pojedyncza kartka papieru, ani nawet 5 kartek, tylko to było kilkaset, około 700-800 stron. To były szczegółowe rozkazy po rosyjsku z rozkazami dla poszczególnych jednostek Wojska Polskiego do szczebla pułku włącznie. I te rozkazy trzeba było po pierwsze przetłumaczyć z języka rosyjskiego na polski. Tłumaczono je, proszę Państwa, wtedy błyskawicznie. To dzisiaj tylko te dokumenty się tłumaczą miesiącami. I trzeba było je przede wszystkim przedstawić w postaci graficznej. I to robił pułkownik Kukliński, który uchodził za najmłodszego i najzdolniejszego polskiego sztabowca. On był wizjonerem wojny. I on te rozkazy dostawał przez 800 stron. I on to wszystko musiał w postaci graficznej przedstawić. I tak, on nic innego nie robił, tylko malował takie mapy, osobiście, ręcznie. Ta jest w dodatku jedna z mniejszych. Niektóre mają 30 parę metrów kwadratowych i by się po prostu nie zmieściły. Trzecia wojna światowa miała się, proszę Państwa, rozpocząć od zdruzgotania Danii. Dania miała przestać istnieć, Duńczycy mieli wyparować. Po prostu Dania miała zniknąć z powierzchni ziemi. Proszę zobaczyć. A na jakie lata była przewidziana? Na Danię miało spaść, proszę Państwa, 5 bomb atomowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedna po drugiej. Dokładnie, proszę Państwa, to nie były bomby atomowe, tylko to były głowice atomowe rakiet taktycznych SS-18, SS-18A i SS-24, tak jak macie Państwo tutaj na tych fotografiach. Te rakiety miały zasięg od 1300 do 1800 km i te rakiety stacjonowały na terytorium Polski. Nie jest prawdą, jak twierdzili komuniści, Gomułka,
Gierek Jaruzelski, że w Polsce nie było broni atomowej. Od 1963 roku w Polsce była najpierw jedna brygada, potem druga, trzecia, pod koniec już w latach 80. było 5 brygad sowieckich z rakietami atomowymi SS-18 i SS-24. Pierwsza z tych brygad, proszę Państwa, która przyszła do Polski, stacjonowała, to nie były rakiety w silosach, tylko one były na takich ogromnych lawetach. One się posuwały z prędkością, te lawety, 30 do 40 km na godzinę. Chodziło o to, żeby ich nie namierzyć, bo one były cały czas w ruchu. I proszę Państwa, to nie było tak, że one stały w jednym miejscu, tylko ta, na przykład ta jedna brygada, proszę Państwa, która się znajdowała na Mazurach, stacjonowała, przemieszczała się w takim rejonie. Giżycko, Węgorzewo, Orzysz, Królewiec. Przecież Królewiec, czyli Kaliningrad. Czyli dla nich w ogóle granica polsko-rosyjska nie istniała. A potem te rakiety były, proszę Państwa, na terytorium całej Polski, głównie na zachodniej części, żeby cała Europa była w zasięgu. Proszę Państwa, taka jedna głowica atomowa miała moc rażenia 35 razy, nie 3,5, tylko 35 razy większą niż bomba atomowa na Hiroshimę. Proszę Państwa, 3,5 tysiąca razy. Taka głowica niszczyła połowę takiego miasta jak Warszawa. Dlaczego, proszę Państwa, Dania. Co ci biedni Duńczycy zrobili Ruskim? Proszę Państwa, zrobili im bardzo dużo, tak samo jak Polacy, po prostu istnieli. I byli im po drodze. To jest całe nasze nieszczęście, że my jesteśmy Ruskim po drodze do Europy. Oto z Bałtyku miała wypłynąć ogromna flota sowiecka. Cała marynarka wojenna, cała marynarka handlowa, wszystkie okręty wojenne, transportowe, handlowe, nawet łodzie rybackie, nawet jachty sportowe, wszystko Ruscy rekwirowali, na to wsadzali, proszę Państwa, tak zwany drugi rzut strategiczny, 730 do 750 tysięcy żołnierzy. I to miało przepłynąć do Europy Zachodniej i w Europie Zachodniej, w Holandii, w Belgii, we Francji miał być wysadzony największy desant morski w dziejach świata. Większy niż lądowanie Amerykanów w Normandii w II wojnie światowej. Tylko po drodze były cieśniny duńskie zaminowane minami elektronicznymi. Tego się nie dało w żaden sposób rozminować. To można było po prostu pierwsząć bombę atomową i było po sprawie. I proszę Państwa, tak to było zaplanowane, że nie w krytycznym momencie oni użyją bomby atomowej, tylko że użyją od samego początku, w pierwszych godzinach wojny. Ale proszę Państwa, chodziło nie tylko o Danię. Jak Państwo potem, ja skończę Państwa podejście z bliska, zobaczycie tą straszną wizję ludobójczej agresji komunistycznej. Proszę zobaczyć. Bruksela, Antwerpia, Hanower, Rotterdam, Amsterdam, Haga, Hamburg, Wilhelmshaven, Lubecka, Kilonia, Brema, proszę Państwa, cała północna Europa podlegała bombardowaniu atomowemu, tak jak Państwo to widzą. Akurat ta pierwsza nazwa, to może nie byłoby tak źle. Byłoby źle, proszę Pana, bo tam dużo Polaków mieszka dzisiaj. No, ale wtedy. A politrukiem miał być Oleksy podobno. Ale to proszę Pana, na jakimś takim zupełnie... Tak, to prawda. Ja zaraz skończę, proszę Państwa. I ta mapa jest najlepszym dowodem. Europa miała być zajęta w ciągu 12-13 dni przez dwa rzuty strategiczne armii sowieckiej, w sumie 4,5 miliona ludzi plus wojska satelickie. Między innymi 1 300 tysięcy Polaków. Mobilizacja powszechna przewidywała, że pod broń zostanie powołane 813 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 56 roku życia. I pan, dostalibyśmy na głowę hełmy, kałasznika do ręki, zdobywalibyśmy dla Ruskich jako mięso armatnie tych sowieckich marszałków, byśmy zdobywali przez Europę Zachodnią. I te agresywne, ludobójcze plany Kukliński, proszę Państwa, zdobył w Moskwie na odwiecznym wrogu Polski. Jak mu się to udało? Proszę Państwa, jego nazywali Konradem Wallenrodem i Konrad Wallenrod XX wieku. I proszę Państwa, coś w tym właściwie było, bo cały mechanizm działalności Kuklińskiego wywiadowczej to był Konrad Wallenrod. Proszę Państwa, Konrad Wallenrod był słaby,
Krzyżacy byli potężni. On kochał swoją ojczyznę i zdał sobie sprawę, że w żaden sposób z otwartą przyłbicą nie może z nimi wygrać. I zdał sobie sprawę, że musi wejść w ich struktury i im wyżej awansuje, tym więcej im może zaszkodzić. Tak się stało. To była wizja Adama Mickiewicza i to zrobił pułkownik Kupiński. Przecież on na samym dnie swojego serca, na samym dnie schował swój głęboki polski patriotyzm i udawał, że jest kimś zupełnie innym. Proszę Państwa, było mu bardzo ciężko. Nikt nie wiedział o tym, co on robi naprawdę. Nikt. Ani Jaruzelski, ani Kiszczak, jego przyjaciel, ani Siwicki, ani marszałek Achromiejew, ani marszałek Ustinow, ani marszałek Wiktor Kulikow, ani marszałek Anatolij Grifkow, ani generał Pawłow. Oni wszyscy go uwielbiali. Uważali, że jest najmłodszym, najzdolniejszym, najbardziej pracowitym polskim sztabowcem, a oprócz tego jest prawdziwym komunistą, który kocha Rosję sowiecką. I mieli do niego przecież tak absolutne zaufanie. Ale przecież tak pułkowników w Wojsku Polskim było ze 3000. Generałów było kilkuset. A dlaczego? Rodzina nie wiedziała nic, ja zaraz powiem. Rodzina była bardzo czerwona. Przecież tak. A on sobie zdawał sprawę, że on chodzi po polu minowym. Jeden fałszywy krok i żeby było po nim. Udawał, że jest kimś zupełnie innym. Dodatkowo był, proszę Państwa, niski, drobny, nie wpadał w oko, był człowiekiem niesłychanej skromności. Moim zdaniem niepotrzebnie. Dlatego nim tak pomiatali po 90 roku. I, proszę Państwa, postanowił zaszkodzić Rosji sowieckiej. I zrobił to, proszę Państwa, bardzo skutecznie. On miał, proszę Państwa, trzy funkcje jednocześnie. Był oficerem łącznikowym między ministrem obrony narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a ministrem obrony Związku Sowieckiego, czyli w tym przypadku to był Wojciech Jaruzelski i marszałek Dmitrij Ustinow, prawa ręka Breżniewa i czwarty numer na Kremlu. Proszę Państwa, druga funkcja, był sekretarzem na posiedzeniach Układu Warszawskiego Delegacji Polskiej. Układ Warszawski nie był żadnym układem warszawskim, tak jak ten MAK nie jest żaden tam międzynarodowy. Proszę, Układ Warszawski był układem moskiewskim. Dla Rosjan było wygodnie, żeby to się nazywało warszawskim. I trzecia funkcja, proszę Państwa, Kuklińskiego, najważniejsza, to był szef oddziału pierwszego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez 9 lat. A wcześniej przez poprzednie 4 lata był zastępcą szefa oddziału pierwszego. Proszę Państwa, nie żył w Wojsku Polskim, w każdej armii na świecie sztab generalny jest mózgiem tej armii, a mózgiem sztabu generalnego jest oddział pierwszy, który się nazywa planowania obronno-strategicznego. I szefem tego oddziału był Ryszard Kukliński. Ale powiem Państwu coś więcej. W każdej instytucji, w każdej firmie, w każdej szkole podstawowej, w każdym ministerstwie, na każdej plebanii nawet, tak, jest jakiś szef i on ma swoją sekretarkę albo sekretarza. No kto prowadzi te księgi na plebanii? No ten, siostra jakaś zakonna na ogół. Albo jakaś wolontariuszka, tak? I proszę Państwa, jest dyrektor jakiejś firmy albo minister, to proszę Państwa, jak do niego ktoś dzwoni, no to nie on podnosi telefon, tylko podnosi jego sekretarka. I bardzo często ta sekretarka, zwróćcie uwagę na słowo sekretarka, to nie jest taka, co robi kawę albo herbatę, albo coś tam na komputerze pisze, tylko to jest ta, która utrzymuje i zna sekrety. Dzwoni telefon, no to ona decyduje, czy powiedzieć szefowi, czy nie. Szef każe się połączyć z kimś tam, to ona łączy, ale mówi, nie mogę się połączyć, kiedy w rzeczywistości może. Przychodzi korespondencja, to ona czyta wszystkie listy, a szefowi daje tylko te najważniejsze. Kimś takim przy Jaruzelskim był, proszę Państwa, Kukliński. On wiedział od Jaruzelskiego dużo więcej. Proszę popatrzeć na tą fotografię tutaj. To jest w Moskwie. Widzą Państwo, oni mają takie w uchu takie słuchawki, bo to jest tłumaczenie z języka rosyjskiego, czy tam w Moskwie, prawda? Z lewej strony, z prawej strony Jaruzelskiego wiceminister obrony generał Mączyk, w środku Jaruzelski, obok w okularach pułkownik Kupiński, a z tyłu kilkunastu generałów. Między innymi trzygwiazdkowy generał Baryła, trzygwiazdkowy generał Obiedziński, trzygwiazdkowy generał Nowak. A tutaj skromny pułkownik, proszę Państwa, siedzi w pierwszym rzędzie tej delegacji. Bo proszę Państwa, on miał taką wiedzę, był inteligentny, zdolny i był prawdziwym patriotą.
Państwa, Rosjanie go lubili, oni go uwielbiali wręcz. Jak to wyglądało, powiem Państwu na przykładzie tej fotografii, którą Kukliński kiedyś uważał za fotografię swojego życia. To jest na Chodynce w Moskwie, w gabinecie tego przekładnego ministra Ustinowa, który planował trzecią wojnę światową. Proszę Państwa, to jest styczeń 80 roku. Kukliński został wezwany do Moskwy, a on tam, proszę Państwa, jeździł czasami parę razy w miesiącu, a raz mu się zdarzyło być w Moskwie dwa razy w ciągu jednego dnia. Rano o 5-6 wylatywał samolotem, brał dokumenty do podpisu przez Ustinowa czy przez Kulikowa, na południe wracał do Warszawy, Jaruzelski podpisywał i z powrotem trzeba było to zawieźć do Moskwy tego samego dnia. Tak mu się raz zdarzyło, ale się zdarzyło, że dwa razy w ciągu jednego dnia był w Moskwie. On był oficerem łącznikowym. I proszę Państwa, to jest scena, kiedy on został wezwany do Moskwy w celu tego, żeby władze polskie zatwierdziły, że na terytorium Polski wkroczy w sposób tajny trzy nowe dywizje sowieckie. Proszę Państwa, dwie dywizje pancerne, jedna dywizja zmechanizowana. To jest, proszę Państwa, w sumie 45 tysięcy ludzi i około 500 czołgów. I o to, proszę Państwa, chodziło, że te dywizje miały być nie w Polsce, tylko one miały być na granicy RFN i NRD. Tam, gdzie była żelazna kurtyna. Tylko chodziło o to, żeby wywiad NATO i wywiad amerykański się nie zorientowały, czy oni mieli przyjechać do Polski, przezimować, postać tak 8-10 miesięcy i tak po trochu przechodzić przez Odrę na drugą stronę granicy. Myśmy ich mieli utrzymywać, to za nasze pieniądze się wszystko odbywa. Przez te kajdany, które nam nałożyli na ręce, Polacy płacili przez pół wieku. I płacimy do dzisiaj jeszcze podatku. I profesor potem został wezwany do Moskwy. Wtedy, kiedy było w tym gabinecie kilku sowieckich generałów, on był jedynym Polakiem. Niech Państwo zobaczą, jak on temu marszałkowi sowieckiemu patrzy na ręce i ten ruski w ogóle tego nie widzi. I nagle zadzwonił telefon. To, co Państwu powiem, to nie powiedział Kukliński, mnie tam nie było przecież. Ale nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. I nagle zadzwonił telefon i Kukliński zdał sobie sprawę, że do tego wszechwładnego marszałka Ustinowa dzwoni ktoś dużo ważniejszy od niego. Bo po sposobie mówienia tamtego. I w Moskwie ważniejszy od Ustinowa mógł być tylko Breżniew, Susłow, premier Kosygin i szef KGB generał Julii Andropow. I Kukliński był przekonany, że to dzwoni Andropow i powiadomił mi, że poczuł, że do pleców przykleiła mu się ze strachu nie koszula, tylko marynarka munduru. Rozmowa wyglądała tak, on słyszał tylko, co Ustinow mówił. Tak przyjechał, tak z Warszawy, tak przywiózł. Teraz nie możemy przyjechać. Dobrze, najwcześniej za 3 godziny. I odłożył słuchawkę. Kukliński zdał sobie sprawę, że jest zdemaskowany. Tymczasem okazało się, że to nie dzwonił ani Breżniew, ani Andropow, tylko dzwoniła najstarsza córka marszałka Ustinowa, Natalia. On miał 3 córki. I rozmowa prawdopodobnie wyglądała tak. Czy przyjechał już ten Polak? Tak, przyjechał. Z Warszawy? Tak, z Warszawy. A rajstopy przywiózł? Przywiózł. I przyjeżdżajcie, to przyjeżdżajcie natychmiast. Teraz nie możemy, przyjedziemy za 3 godziny na obiad. Proszę Państwa, on miał 5,5 miliona ludzi pod bronią. Rakiety atomowe. Marynarkę wojenną. 50 parę tysięcy czołgów. A jego kobiety, 3 córki i żona nie miały rajstop i bielizny. Zresztą nie tylko jego. Proszę Państwa, w latach 70. i 80. w Warszawie rajstopy to był luksus. Pani wie. A proszę Państwa, ale jeszcze wielokrotnie większym luksusem rajstopy były w Moskwie. A w dodatku były łatwe do przewiezienia. Proszę Państwa, Kukliński miał takie 2 walizeczki. Znaczy to nie były jego, to były walizki sztabu generalnego. One na zewnątrz wyglądały tak jak normalne walizki, bo to było ze skóry. Natomiast to było z takiej specjalnej stali, że można w to było rzucić granatem i nic by się nie stało. Tam były oczywiście szyfrowane zamki. I w tych walizeczkach on tutaj miał, zawsze wkładał takie, miał przypięte do ręki, były super tajne plany, mapy, no co się oszukiwać, plany III wojny światowej. I między tymi planami III wojny światowej było zawsze 8-10 par rajstop,
Ja to woził do Moskwy przecież. One go kochały za to, że on tam przywoził te rajstoty. Przecież nie przywoził tylko do niego. W Moskwie cieszył się absolutnym zaufaniem i dzięki temu zdobył te dokumenty. Między innymi dzięki temu zdobył te dokumenty, bo to całokształt jego osobowości. On był prywatnie człowiekiem bardzo miłym, bardzo kontaktowym. Mogę Państwu powiedzieć, moja żona jak go poznała, ale to już było w 2000 roku. Byliśmy na jakiejś tam kolacji tam na tym, na Foxa, takiej włoskiej restauracji. Jeszcze mój syn tam był. On potem poszedł, myśmy zostali tam do późnej nocy, piliśmy wino i potem wracamy do domu i ten, i Halina mówi: słuchaj, żeby tak z takim westchnieniem do mnie, słuchaj, żebyś ty był taki jak on. A Kukliński był taki. Ja mówię, no jaki? A co on, mówię, Hala, a co on takiego ma, czego ja nie mam? Ona tak popatrzyła na mnie i tak po babsku powiedziała: słuchaj, on jest ciepły. To był taki pewien skrót myślowy. Kukliński był ciepły. On był, proszę Państwa, niesłychanie miłym, kontaktowym, jaruzelski gór. Oni go wszyscy lubili. On napisał Kiszczakowi w Akademii imienia Marszałka Wrocławia w Moskwie, napisał mu pracę dyplomową. Proszę Państwa, Kiszczak się z nim przyjaźnił. Proszę Państwa, Kukliński był poza wszelkimi podejrzeniami KGB. Kiszczak w swoich pamiętnikach, kłamliwych oczywiście, ale jedną prawdę napisał, że gdyby ustawić, gdyby mu powiedzieli: Kiszczak, wśród oficerów sztabu generalnego jest zdrajca, agent amerykański, i gdyby tych 450 najważniejszych oficerów ustawić w szeregu, Kuklińskiego wymieniłbym na samym końcu. Przepraszam, dręczy mnie jedno pytanie. Tak, można zadać? Proszę, nie powiedz na pytanie. No tak, mówił pan, że miał trzy kluczowe, bardzo ważne funkcje. Jednocześnie. Jednocześnie. Czemu zawdzięczono, bo starał się o jedną, tak? Starał się o drugą, o trzecią, że zbiegło się, a jednocześnie był tylko pułkownikiem. Już odpowiadam. Każdy to była, trzeba było być osobą najwyższego zaufania. Każdy szef oddziału pierwszego sztabu generalnego, czyli poprzednik Kuklińskiego, każdy jego poprzednik, musiał być jednocześnie oficerem łącznikowym, był inaczej, szef oddziału pierwszego sztabu generalnego był zawsze oficerem łącznikowym i zawsze sekretarzem polskiej delegacji na to stanowisko, to łącznik. Kończył jakąś akademię w Moskwie, czy nie? Kończył. Musiał. Ale no, oczywiście. Mało tego, on kończył jako pułkownik, mało tego, proszę Państwa, on skończył tę akademię, był na półrocznym kursie, ale to nie był, wie pan, to nie jest tak, że akademia, to tak jak na uniwersytecie można napisać pracę licencjacką, magisterską i doktorską i jeszcze habilitację. To on był na czymś takim najwyższym, to był najwyższy, to się nazywał najwyższy kurs strategiczny razem z Kiszczakiem. Proszę Państwa, tylko to wyglądało tak, że on był tam jedynym pułkownikiem. No właśnie. Czemu? Z różnych powodów, żeby awansować na generała, trzeba było być chociaż krótko dowódcą co najmniej pułku, a najlepiej dywizji. A Kukliński nigdy nie był, bo mówił, że a to on tutaj lubi być w Warszawie i tak dalej. On był na etacie generalskim, nigdy nie był pułkownikiem. Jak skończył tę akademię, to miał zostać dowódcą 10. Dywizji Pancernej w Opolu i w Płocku. Się wykręcił od tego, powiedział, że ma tą chorą teściową i musi się tutaj pomagać, żeby się nią opiekować. I został nadal tym szefem oddziału pierwszego. Proszę Państwa, chciałem pokazać, resztę Państwu Kuklińskiej tam przeczytacie w książce, natomiast chciałem pokazać kilka ważnych fotografii. Może najpierw to, żeby nie było cały czas o Kuklińskim, proszę Państwa. To jest mój ulubieniec, generał Wojciech Jaruzelski. Data to jest Kreml, sala Władimirowska, najważniejsza sala na Kremlu. To jest ta sala, co dzisiaj pokazuje, jak tam Putin z Miedwiediewem tak dziarsko przychodzą. Tu z tyłu stoi cały komitet centralny. Właśnie się skończyła uroczystość. 7 listopada Wojciech Jaruzelski zostaje, żebym tam generał, proszę Państwa, po cywilnemu. Otrzymuje najwyższe sowieckie odznaczenie, platynowo-złoty order Lenina. Proszę Państwa, zapewniam, że to nie jest fotomontaż. To jest fotografia z pierwszej strony sowieckiej gazety Prawda, ale to było w milionowych nakładach. I proszę Państwa, to jest
platynowo-złoty order Lenina to jest najwyższe sowieckie odznaczenie. Takiego odznaczenia w historii nie otrzymał nigdy żaden Polak. Ani dokładnie otrzymał marszałek Rokossowski, ale on nie był obywatelem polskim i nie był polskim marszałkiem. On otrzymał jako sowiecki marszałek. To jest ani Bierut, ani Kania, ani Cyrankiewicz, ani Jaroszewicz, ani Gomułka. No, nikt z nich tego nie dostał, a Jaruzelski dostał. Żeby nie było wątpliwości, że oni tam krzywdy nie mieli, oni tam swoje ordery dostawali, ale nie ten najwyższy order. Platynowy order Lenina dostał tylko Wojciech Jaruzelski. Dostał za mniej data tego, listopad 83, pokazuje jednocześnie, jednoznacznie za co dostał. Za stan wojenny, za mniejsze zło, za górników z kopalni Wujek, za tysiące więźniów politycznych, za zamordowanych księży, za maturzystę Przemyka, za to dostał. I za te kłamstwa, których używa do dzisiaj. A tutaj niech Państwo zobaczą, to jest polski Sejm. W tym Sejmie zasiadali kiedyś tacy ludzie jak Edward Gierek, Józef Kępa, Stanisław Kania, Grudzień, Szydlak i cała ta czerwone towarzystwo. I kogo oni w takim skupieniu słuchają? Ano, proszę Państwa, słuchają Wojciecha Jaruzelskiego, który z trybuny sejmowej uzasadnia, że sowiecki komunistyczny dyktator Leonid Breżniew jest bohaterem i zasługuje na najwyższe polskie znaczenie wojskowe, Krzyż Wielki, Virtuti Militari. To było wyjątkowo haniebne. Inna rzecz, na którą Państwu chciałem zwrócić uwagę, to niech Pan siedzi. To, proszę Państwa, ten sztandar, który tutaj jest, to jest, proszę Państwa, jedyny sztandar tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli tych żołnierzy Armii Krajowej, którzy po 1944-1945 roku nie schowali broni i podjęli walkę z nowym okupantem. To byli tacy bohaterscy ludzie jak Rotmistrz Pilecki, generał Fildorf, major Szyndzielarz, czyli Zygmunt Szyndzielarz, czyli słynny major Łupaszka, major Józef Kuraś, ogień na Podhalu. To byli ci właśnie żołnierze wyklęci. O większości z nich dowiadujemy się dopiero dzisiaj. Pozostali zgładzeni albo siedzieli w ciężkich więzieniach. I proszę Państwa, ich żyje już garstka dzisiaj. Około 50-60 i ten sztandar z tym drutem kolczastym, z jednej strony, a z drugiej strony jest czarny, z tym strasznym skrótem KS, kara śmierci, przekazali tutaj do muzeum. To byli najbardziej bohaterscy żołnierze Armii Krajowej i przekazali do muzeum, bo Kukliński został też skazany na karę śmierci i oni go przyjęli w skład tego swojego stowarzyszenia. Mało tego, oni uważali, że on jest ostatnim z nich. Dalej chciałem Państwu pokazać, to jest jedyne zdjęcie Kuklińskiego w Moskwie. Ten podpułkownik z papierosem w ręku to jest młody Ryszard Kukliński. To nie jest jedyne zdjęcie w Moskwie, bo to też jest w Moskwie, ale to może być tutaj zrobione nawet. Natomiast tak, żeby było widać, że to jest Moskwa, to Kukliński nie miał żadnych innych pamiątek, tylko miał to jedno zdjęcie. Ale proszę Państwa, do Moskwy jeździł wielokrotnie w ciągu roku. Dalej chciałbym sobie pokazać, tam dalej jest wyrok śmierci na Ryszarda Kuklińskiego. Proszę Państwa, to jest najbardziej haniebny wyrok śmierci w całym haniebnym systemie niesprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Proszę Państwa, na karę śmierci skazano kilkadziesiąt tysięcy ludzi z powodów politycznych. Właśnie generała Fildorfa na przykład, czy rotmistrza Pileckiego. Ale ten wyrok na Kuklińskiego był, proszę Państwa, z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia historii czymś absolutnie haniebnym. Niech Państwo zwrócą uwagę. Oto sąd nie w Moskwie, tylko sąd w Warszawie. Sąd złożony nie z Rosjan, tylko sąd złożony z Polaków, z polskich sędziów. Skazuje na najwyższy wymiar kary, na śmierć Polaka. Chociaż oni są Polakami. Skazuje Polaka na najwyższy wymiar kary, na śmierć, za przekazywanie tajemnic nie polskich, tylko sowieckich. Nie państwa polskiego, tylko obcego, wrogiego Polsce mocarstwa. W dodatku wszystkie te dokumenty, które zdobył w Moskwie Kukliński, były przecież w języku rosyjskim. Mimo to Polacy skazują go na karę śmierci. Co trzeba jeszcze udowadniać, że to było niesuwerenne, niepodległe państwo? I że to nie było tylko tak, że ten Jaruzelski, prawda, i może tam jeszcze ten Gomułka, a tak poza tym oni wszyscy wykonywali rozkazy z Moskwy.
Państwa, Kuklińskiemu udało się wyjechać z Polski w dramatycznych... A jeszcze coś Państwu chciałem powiedzieć. Tam jest jedna z najcenniejszych rzeźb w całej polskiej sztuce, w całym polskim rzeźbiarstwie. To jest arcydzieło Ksawerego Dunikowskiego. Dunikowski był największym polskim rzeźbiarzem od czasów Wita Stwosza i wyrzeźbił pod koniec XIX wieku, tam 120 lat temu, rzeźbę pod tytułem Prometeusz. Państwa, dlaczego to się tutaj znajduje? Dlatego, że Prometeusz jest patronem wywiadu amerykańskiego, wywiadu brytyjskiego, wywiadu kanadyjskiego i wywiadu australijskiego. W tych krajach, gdzie się mówi po angielsku, przyjęli za patrona wywiadu Prometeusza i nie inaczej jest w CIA. Prometeusz był, proszę Państwa, jednym z dwóch największych bohaterów mitologii greckiej. Jak Państwo sobie sięgną tam do epoki podstawówki, jak czytaliśmy wszyscy mitologię, to niektórzy jeszcze nie tak dawno, to proszę Państwa, tym jednym wielkim takim bohaterem, herosem był Herkules, który dokonywał tych swoich bohaterskich czynów przy pomocy siły fizycznej, a drugim, który przy pomocy inteligencji dokonywał rozumu swoich czynów, to był Prometeusz. Prometeusz po grecku znaczy myślący przed. Pro to jest przed, Mateusz to jest tak jak Mateusz, myślący. Jak macie Państwo w rodzinie jakiegoś Mateusza, to mu proszę powiedzieć skąd się wzięło jego imię. To jest myślący, a Prometeusz to jest myślący przed, można przetłumaczyć przemyślny. I proszę Państwa, cała działalność Prometeusza to była misja wywiadowcza, misja szpiegowska. Proszę zobaczyć, oszukał bogów, zdobył ich zaufanie, zdobył ich nawet przyjaźń, dzięki temu dostał się do ich głównej kwatery na górę Olimp. Tam się zorientował, że mają pilnie strzeżoną tajemnicę, tajemnicę ognia i potrafił tą, po pierwsze tą tajemnicę zrozumieć, po drugie zdobyć, niektórzy mówią wykraść, a jeszcze musiał po trzecie przekazać ludziom na ziemię. To zdobyć jeszcze mało, żeby tą tajemnicę przekazać. I cały czas działał pod presją, że zostanie schwytany i okrutnie ukarany, co też nastąpiło. Przekonanie o słuszności tego, co robił, było w nim silniejsze niż strach. Ludzie żyli wtedy w chłodzie, w zimnie, w ciemnościach i on wtedy zmienił całą naszą cywilizację ludzką. Ale został ukarany w ten sposób, że bogowie przykuli go do skały i za karę sęp codziennie wyjadał mu kawałek wątroby, tak miał być do końca świata. I nasz wielki, proszę Państwa, rzeźbiarz Ksawery Dunikowski przekazał, to jest bardzo częsty motyw w sztuce. I nasz wielki rzeźbiarz Dunikowski ukazał go w ten sposób, że Prometeusz leży pokonany na łopatkach, tak jak w zapasach greckich, na nadgarstkach ma kajdany, a zamiast sępa taki okrutny demon rozrywa mu klatkę piersiową, żeby się dostać do serca. To jest niesłychanie sugestywne, niesłychanie piękna rzeźba, to jest depozyt Muzeum Narodowego, które jest, jak Państwo wiecie, już od paru dni zamknięte, będzie zamknięte przez ponad rok, co jest rzeczą niesłychaną. Państwa, to co zrobili z Muzeum Narodowym, gdzie rozsypują się obrazy, w tym Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, która leży już na podłodze ponad rok, gdzie inne obrazy też. A dzisiaj, proszę Państwa, nie ma kraju na świecie, gdzie by zamknięto muzeum, które się nazywa Narodowe, w całości. A w Polsce zamknięto. Za to mamy znakomitego ministra kultury na krakowskim Przedmieściu. Muzeum Wojska Polskiego też jest zakłamane. Gdzie, ja tam byłem w tamtym roku. Gdzie krakowskie Przedmieście, proszę Państwa, na pewno pożyteczniejszy jest namiot na krakowskim Przedmieściu niż to ministerstwo tam obok namiotu. No tak dzisiaj wygląda. Dziękujemy za uznanie. To jest oczywiste, nie? Ja też tam przecież jestem. Co tu jeszcze Państwu pokazać? Tam jest gobelin haftowany z herbem CIA, haftowany złotą i srebrną nicią. To jest, proszę Państwa, prezent od admirała Turnera, Stanfielda Turnera dla Kuklińskiego na jego 60. urodziny. Herbem CIA jest, proszę Państwa, ta tarcza z różą wiatrów, ale niech Państwo zobaczą, że tą tarczę ten herb CIA trzyma orzeł. Biały orzeł ze złotym dziobem, tak jak polski, on jest trochę inny niż polski, ale on jest także białym orłem i też heraldycznie ma zwrócone głowę w prawą stronę. Tam Państwo zobaczą oryginalny mundur pułkownika Kuklińskiego, który był w sztabie generalnym i otrzymałem ten mundur od szefa sztabu generalnego generała Gongora, który zginął pod Smoleńskiem z prezydentem, razem z tą maszyną do pisania marki Łucznik i z radiem Sony. To wszystko przez to było w worku takim, w dwóch workach takich, jak się pocztę woziło kiedyś. Mnóstwo było na tym plomb, pieczęci.
Więc ten mundur był strasznie pognieciony, brudny, miał podrywane kieszenie, orzełek wisiał na jednej nitce i pocięta była tak podszewka. I ja mówię do generała Kongora, mówię, panie generale, a i to jeszcze były oddarte, proszę państwa, te kieszenie. I ja mówię, panie generale, widzi pan, jak tych szyfrów do CIA, do prezydenta Reagana szukali? On tak popatrzył na mnie, mówi, z politowaniem, mówi, panie profesorze, mówi, jakich szyfrów? Dolarów szukali. I ja głupi, zamiast wziąć ten mundur tak, jak on był wtedy, brudny, pognieciony, z tą podartą podszewką, zgodziłem się, że tam wojsko go tam poceruje, da nową podszewkę, wprasuje, wypierze, no i tam macie państwo, to jest jego oryginalny mundur. Tu jest, proszę państwa, fotografia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i o tym jeszcze chciałem na zakończenie powiedzieć. Proszę państwa, Kukliński był bardzo pilnie strzeżony. Po tym, jak został ewakuowany do Ameryki w brawurowej operacji CIA 7 listopada 1981 roku, w 3 miesiące później Ronald Reagan nadał mu obywatelstwo amerykańskie poza normalną procedurą, stopień pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych i stopień pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych. I proszę państwa, taki złoty medal, który w historii Ameryki, o ten, który w historii Ameryki otrzymało tylko 8 ludzi. To jest najwyższe odznaczenie, jakie można dostać w wywiadzie amerykańskim. I to dostał stopień pułkownika ze zasługi dla Stanów Zjednoczonych. I proszę państwa, dostał także dożywotnią ochronę rządu Stanów Zjednoczonych. Ta ochrona polegała na tym, że jak potrzebował, to zawsze było do jego dyspozycji 6-8 ludzi. Czy to borowcy z bronią maszynową? Tu macie państwo grupę polskich oficerów BOR-u, którzy z bronią maszynową na wierzchu wchodzą razem z Kuklińskim na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kiedy on był pierwszy raz w Polsce. Tu naprzeciwko macie państwo oficera BOR-u, który stoi przy Kuklińskim, trzymając palec wskazujący na spuście pistoletu maszynowego przy grobie nieznanego żołnierza. Ojca Świętego tak nie pilnowano jak jego. Ale proszę państwa, to on miał tą ochronę. Jego synowie tej ochrony nie mieli. To byli dorośli ludzie. Oni nie mieszkali z nim. Jeden mieszkał w Key West na Florydzie, drugi mieszkał w Phoenix w Arizonie. I oto w ciągu 7 miesięcy zostali zamordowani obydwaj. Najpierw zginął Bogdan. Zaginął właściwie, nie zginął, razem ze swoim kolegą, zniknął z jachtu. To było w Key West, niedaleko Kuby. Było podejrzenie, jest nadal podejrzenie, że zostali uprowadzeni. Nie znaleziono ciała do dzisiaj. 7 miesięcy później zginął Waldemar Kukliński w takich okolicznościach, że w ogóle nie budziło wątpliwości, że to była egzekucja. To było o godzinie 3:30 po południu na takim ogromnym parkingu na Uniwersytecie Arizona w Phoenix. On szedł po swój samochód. Zginął, trzymając w ręku kluczyki. I było 17 świadków tego, bo 3:00 po południu to jest na całym świecie godzina szczytu. I proszę państwa, on szedł, z tyłu najechał na niego jeep na takich grubych oponach, jak się w Ameryce zdarzy, z takim wysuniętym zderzakiem. Obalił go na ziemię i przejechał po nim 4 kołami. Zatrzymał się, na wstecznym biegu przejechał go po raz drugi i odjeżdżając przejechał go po raz trzeci. Po prostu wprasował go w asfalt. To była egzekucja. I odjechał. Samochód był kradziony, policja go znalazła albo następnego dnia, albo nawet jeszcze w nocy. Nie było jakichkolwiek linii papilarnych, ani na klamkach, ani na kierownicy, no nigdzie. To byli profesjonalni mordercy. Ale chodziło też, żeby go zamordować na oczach innych, żeby widzieli, że Moskwa ma długie ręce. I proszę państwa, jak policja przysłuchiwała, jednak 17 ludzi, którzy byli świadkami tego, to jedna kobieta stała około 3-3,5 metra od tej egzekucji. I ona tak to nazwała, że to była egzekucja. Wiecie państwo, ile to trwało? 12 do 20 sekund, bo policja amerykańska to potem mierzyła czas, ile to mogło trwać. To byli profesjonalni mordercy. I po tym Jan Paweł II zaprosił Kuklińskiego do Watykanu, aby go moralnie wesprzeć. Papież chciał się z Kuklińskim spotkać już wcześniej, ale Kukliński nie chciał papieżowi robić kłopotów, żeby tam, wiadomo, żeby tam nie mówić, że papież popiera szpiegów. Urban czy tam Michi tylko na to czekali. A i wtedy spotkali się w sposób bardzo dyskretny.
tak dyskretny, że Ojciec Święty przyjął pułkownika Kuklińskiego w Watykanie w swoim prywatnym gabinecie w Bibliotece Watykańskiej. Rozmowa trwała 55 minut. Ja siedziałem z księdzem Dziwiszem obok, w takim, znaczy nie obok, tylko w drugim takim saloniku, a Kukliński zniknął w gabinecie Ojca Świętego. I potem się okazało, że papież spowiadał Kuklińskiego przy swoim własnym biurku, w swoim własnym gabinecie. Ta rozmowa była absolutnie tajna i była pod tajemnicą spowiedzi. Nie zdarzyło, jak twierdził ksiądz Dziwisz wtedy, nie zdarzyło się nigdy wcześniej, papież w ogóle bardzo rzadko spowiadał, ale zawsze w konfesjonale, czasami w bazylice świętego Piotra, czasami się zdarzyło, tak jak na przykład w Asyżu tam spowiadał, ale 50 parę minut we własnym gabinecie, z kimś w ogóle papież rozmawiał, to jest, proszę Państwa, kto zna relacje, te realia watykańskie, to jest bardzo, bardzo długo. To wszystko, co my widzimy tam, z jakimś tam prezydentem się spotyka, czy z jakimś mężem stanu, to trwa 5 minut, czasami 6, czasami 4 minuty, a to z Kuklińskim rozmawiał prawie godzinę i to nie było tylko, to nie chodziło tylko o to, żeby go wesprzeć moralnie po śmierci synów. A niech Państwo zobaczą na tej fotografii, Kukliński niesłychanie z Ojcem Świętym się spoufala. To jest, proszę, ta fotografia została zrobiona już po... ja, prawdę powiedziawszy, stałem tutaj za Kuklińskim razem z Dziwiszem i Dziwisz mnie nawet tak popychał, że miałem tej fotografii też była po prostu... No, wstydziłem się, no nie miałem śmiałości. Mój syn nie może mi do dzisiaj darować, tata, jak mogłeś zmarnować taką okazję, ale no tak jest, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, jak Kukliński spoufala się z papieżem, obejmuje go lewą ręką w pół, a Ojciec Święty, zobaczcie ten piękny gest Jana Pawła II, Ojciec Święty kładzie prawą rękę Kuklińskiemu na ramieniu, tak jakby go pasował na jakiegoś średniowiecznego rycerza, tak wyglądało pasowanie na rycerzy w średniowiecze, by go traktował jako jakiegoś zawisze czarnego. I to jest, Państwa, niesłychanie wymowna, niesłychanie piękna fotografia. Widać, że Kukliński płacze, bo ma cały czas zaczerwienione oczy. I przez to Ojciec Święty też był poruszony. To było w 1995 roku, zaraz po Wielkanocy. To jest, proszę Państwa, ostatnie zdjęcie ze Zbigniewem Herbertem. Herbert, proszę Państwa, napisał list otwarty do prezydenta Wałęsy, żeby zrehabilitował Kuklińskiego i pisał w tym liście: pułkownik Kukliński przez wiele lat toczył samotną walkę w cieniu grożącej mu w każdym momencie śmierci o sprawy najważniejsze. Prawo do niezawisłości, prawo do obrony zagrożonego bytu państwowego, o godność narodową wreszcie. Proszę Państwa, Wałęsa nawet nie odpowiedział na ten list. Proszę Państwa, stosunek Wałęsy do Kuklińskiego dokładnie pokazuje, że to był naprawdę bolek, aczkolwiek bym się wtedy nie znali tego psu. Jak Wałęsa powiedział, że jest Grajcą. Tak. A okazało się, że Wałęsa jest Grajcą. I proszę Państwa, jeszcze chciałem Państwu pokazać. Tam jest na końcu taka scena, jak Kuklińskim przemawia w momencie, kiedy Polska przystąpiła do Sojuszu Atlantyckiego. I to jest też, proszę Państwa, ważny dokument. A jeszcze coś Państwu chciałem pokazać. Bo tak jest przedstawiany Jaruzelski, że patriota i tak dalej, i tak dalej. Tam macie Państwo takie wzruszające zdjęcie. Jaruzelski pod taką palmą. To jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na Rakowieckiej, 22 lipca 1982 rok. Stan wojenny. I proszę zobaczyć portret Lenina, nieubłaganego wroga Polski i Polaków, i o czym Jaruzelski mówi, że z własnym narodem, najlepszym orężem w walce z własnym narodem jest marxizm-leninizm. Proszę Państwa, to byli wszystko zdrajcy, a nie Kukliński. Kukliński był naszym bohaterem, on po prostu ich oszukał, bo przez to oszukiwać to jest ważny problem moralny. Niech Państwo zobaczy, tam jest pod tym zdjęciem, tam jest gabinet w Ministerstwie Obrony Narodowej na Klonowej i tam jest tak, marszałek Wiktor Kulikow, generał Florian Siwicki przy stole, za nim generał Jaruzelski, obok generał Szczegłow, generał Tankajew i generał Iwaniszyn. Zresztą on ich wszystkich poszukał. Jest pytanie, do jakiego stopnia można kłamać w dobrej intencji. Zresztą każdy z nas kłamał. Uczyli nas kiedyś na religii, nasze mamy nas uczyły, nie wolno kłamać. Natomiast kłamiemy. Idziemy z dzieckiem do dentysty i mówimy: słuchaj, nic nie będzie bolało.
sama przyjemność, tak? I potem on wrzeszczy, krzyczy, oszukałeś mnie, bolało, tak? Człowiek idzie do szpitala na poważną operację, ale tak jak mnie się to zdarzyło, a pan profesor mówi do mnie, wybitny chirurg, mówi, panie profesorze, mówi, jaka operacja? Mówi, to banalny zabieg, trochę pana tam uśpimy, potem się okazuje, że bym jedną nogą na tamtym świecie. Każdy z nas to miał. Proszę Państwa, gorzej jest, jak wracamy ze szkoły, prawda, mi się to też zdarzało nieraz, to mama w domu, moja mama była nauczycielką i to znała te wszystkie sztuczki. I pyta Józia, co było w szkole, ja mam w dzienniczku dwójkę z matematyki czy z fizyki. Mówię, dzienniczek zgubiłem, mama mówi, aha. Proszę Państwa, to już jest gorzej, ale oglądamy ten serial, bardzo dobry, czas honoru. Idą nasi żołnierze Armii Krajowej, albo, ja wiem, dlaczego pan kręci, to jest film fabularny, proszę Państwa, to nie jest dokumentalny. Ale co, i naprzeciwko nich idzie patrol jakichś tych z Wehrmachtu, dziadków, tak? I oni, aby ze szczególnej informacji, co oni mają powiedzieć? Cześć, my jesteśmy za Kalbo, szereg szeregu, że jest to wroga ojczyzny, to nie tylko wolno, ale jest obowiązek kłamać. W trylogii Henryka Sienkiewicza Sienkiewicz w usta Rzędziana wkłada takie zdanie. Nieprzyjaciela ojczyzny swojej oszukać to rzecz chwalebna i Bogu miła. I jeszcze Państwo, jak już cytuję literaturę, to na koniec chciałbym zadać Państwu, i Państwo mi zadacie pytanie, to jak się nazywał Polak, agent obcego wywiadu, nie amerykańskiego, tylko francuskiego i był najsłynniejszym Polakiem agentem obcego wywiadu. Dużo bardziej znany niż Kukliński. Dużo. Miał konspiracyjny pseudonim ksiądz Robak, chodził od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka i zbierał informacje o armii rosyjskiej. Wystarczy się wczytać w pierwszą i w czwartą księgę pana Tadeusza i w spowiedź Jacka Soplicy, jak te sekretne informacje ksiądz Robak chowa w rękaw sutanny. Mało tego, jeszcze jego współpracownikami z całą pewnością był Żyd Jankiel, bo ta gospoda Mickiewicz świetnie opisuje, jak w tej gospodzie jest bardzo ciemno, bo są malutkie okienka i tam przychodzili ludzie się nabić po mszy, było pełno ludzi i łatwiej się było w tym tłumie ukryć. A drugim jego współpracownikiem był Maciej Dobrzyński, ten Ruzeczka i wszystko to jest opisane. I zbierali informacje armii rosyjskiej na terenie Litwy. Ale pan się czuje obowiązany tłumaczyć to nam? To tylko przecież ktoś taki jak on mógł coś takiego napisać, jak to jest napisane. Normalni ludzie to rozumieją, nie trzeba tego tłumaczyć. Wie pan co, ja już po ostatnich 20 paru latach, zwłaszcza jak tam różne autorytety pokazują, to już czasami myślę, Boże, to ja chyba jestem. Tak jak pan powiedział właśnie, to chyba, jeżeli tamci są normalni, to ja jestem nienormalny. I proszę Państwa, cały problem tego, przed którym my stoimy, to jest to, że z nas chcą zrobić nienormalnych. Że my jesteśmy, niech Państwo zobaczą, od czasów rządu Jana Olszewskiego pojawiło się pojęcie psychole, oszołomy, oszołomstwo, nienormalni i no tak nas przedstawiają. Ci nienormalni zmieniają, proszę Państwa, losy świata bardzo często. Jeżeli ktoś był nienormalny, to oczywiście nienormalny był pułkownik Kukliński. Normalni byli ci wszyscy inni, bo był wyjątkowy. Wszyscy inni byli normalni. Pili, jeździli na polowania, kochali Związek Sowiecki i niech Państwo zobaczą, Jaruzelski dochował przysięgi naprawdę do dzisiaj. Związek Sowiecki nie istnieje, komunizm upadł, ale KGB rządzi. KGB też nie ma już, prawda? Są ci sami ludzie, oni już są inni. A Jaruzelski ciągle, proszę Państwa, idzie w tym kierunku i nie tylko on, tylko kolejny prezydent też. Jak Państwo macie jakieś pytania, to ja chętnie. Ja chciałem dopowiedzieć właśnie do tego zdjęcia, co Pan pokazywał.